Witajcie. Dzisiaj straszna pogoda, więc zostałem w domu, nie jeżdżę i odcinek na prośbę jednego z kolegów. Jak wygląda oryginalny tankbag do R1200 RT K26? To jest coś takiego. Plecy niestety, czyli ten spód jest plastikowy. Jeśli ktoś chciałby z takim tankbagiem chodzić, zwiedzać i na przykład podwiesić go sobie gdzieś na jakiejś szelce, czy na jakimś pasie na plecy, czy na ramię, to uprzedzam, to cholerstwo, te haczyki strasznie się wybijają w ramię czy w udo, także nie polecam. Najlepiej ten tankbag jednak brać za rączkę, no i niestety trzeba go nosić, jak gdzieś idziemy pozwiedzać jakieś zamki czy inne tam ustrojstwa. Wpinanie tego tankbaga jest dziecinnie proste. Te dolne zęby muszą wejść w oryginalny uchwyt. I tutaj, mam nadzieję, że to będzie widać, te zęby już automatycznie z przodu nam wchodzą w uchwyt. I dociskamy i tankbag jest zamocowany. Jeśli by nam coś nie poszło, te zęby by nie trafiły, to wtedy, tak jak widzicie, mamy taki pomarańczowy znacznik. Tankbag jest zamocowany. Wszystko się trzyma. No i co? Po otwarciu źle, nie ten suwak. No właśnie, tych suwaków trochę tutaj jest. To jest ten suwak. Główna przegroda to jest coś takiego. Ta główna przegroda ma cztery takie haczyki. Te haczyki trzymają w tej chwili osłonkę, taką osłonę. Mam białe ręce od paszty. Trzymają taką osłonkę przeciwdeszczową. O, to jest taki kaptur. Można je to zaciągnąć i wtedy woda nam się po prostu tu do tej części nie dostanie. Dobre rozwiązanie. Ok, przyczepimy to na szybko. Nie wiem, jak jest w innych tankbagach i w innych torbach na bag rozwiązane, bo nie próbowałem, nie sprawdzałem. Trzeba to szybko zaczepić. Uf. Jeszcze jedno ustrojstwo. No. Dobra, więc mamy tą główną przegrodę. I teraz co mamy? Mamy takie suwaki po boczkach, możemy je sobie otworzyć. Jeden tu, jak widzicie, tankbag idzie nam do góry i możemy to zostawić w ten sposób. Lub jeśli chcemy go powiększyć, możemy jeszcze rozpiąć ten suwak tutaj z tej strony. I wtedy unosi nam się jeszcze przód tego tankbaga, tej torby. Także jak zapniemy sobie tą główną kieszeń, to zobaczcie, jaka robi nam się z tego olbrzymia torba. Widzicie? Kawał torby. Tutaj mamy oczywiście mapnik. Mapnik jest na rzep, jest folia. Można sobie włożyć mapę, ale równie dobrze telefon, inne klamoty. Jak otworzymy go jeszcze, jak mówię, tych suwaków trochę jest. Nie jest to łatwo zlokalizować. Który to? Tu z tyłu. Jak go sobie jeszcze otworzymy, to mamy kieszeń na, prawdopodobnie jest to kieszeń na dokumenty. Tylko że mi się wydaje, że ta kieszeń nie jest wodoodporna. Niestety. Tak mi się wydaje, chociaż tutaj nie, to jest plastik. Czyli ta kieszeń mi się wydaje nie jest wodoodporna i niestety gdyby padało, to te dokumenty może tam zalać. Metka, pewnie skin, a jak? Made in China. Zapinamy. Teraz wam zobrazuję, ile do tego tankbaga można upchać i włożyć. Ok, wziąłem sobie tutaj trochę klamotów. Pozamykam go teraz, tak żeby był w tej wersji mniejszej, czyli zamykam przód. Zamykam przód. I zamykam tył. I otwieram sobie tą główną kieszeń.
i zobaczcie, ile tu można włożyć. Czyli on jest teraz na minimum. Wkładam sobie drona. Nie, GoPro mi wejdzie. Podejrzewam, że też mi wejdzie cały pokrowiec od mojego sprzętu do nagrywania. Zamykam sobie klapkę. I na przykład dron DJI 2 w całym swoim opakowaniu z akumulatorami i zestaw Fly More Combo plus cały mój zestaw do GoPro 9 wchodzi do takiego tankbaga. Idealnie, idealna sprawa. Jeśli ktoś gdzieś dalej jedzie, to polecam. No tak jak mówiłem, jedyny minus jest taki, że odczepiacie go, no i niestety trzeba to ustrojstwo ze sobą dźwigać, bo pociąg akurat jedzie. Trzeba ze sobą dźwigać, bo ktoś to może gwiznąć. Muszę pomyśleć nad jakimś takim awaryjnym mocowaniem. Oczywiście drona i kamerki to tak czy siak nie polecam w nim trzymać. Jak gdzieś odchodzicie, nawet jak jakąś kudeczkę się wymyśli na te zamki. Ale żeby sam tankbag został, myślę, żeby tutaj jakąś linkę poprowadzić i tutaj przez nie widać, tutaj linkę poprowadzić jakąś małą stalową i już będzie problem, żeby go odczepić i z nim po prostu sobie, żeby go gwiznąć i sobie później. No dobra, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, oby pogoda wreszcie dopisała i zrobiło się ciepło, bo aktualnie u mnie jest odczuwalna 5 stopni. Trzymajcie się, cześć.